Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Remuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam panów radnych, jak również panów sołtysów. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnych w tej chwili na sali jest 12, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam Państwu porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2023-2026. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi. Punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 13. Zakończenie obrad. Czy są jakieś inne propozycje w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę innych propozycji. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Jeszcze jednego głosu brakuje. Proszę sprawdzić. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Co prawda od ostatniej sesji upłynął niedługi okres czasu, ale w trakcie tym mieliśmy dwa przetargi. Jeden przetarg to ciągle z odpadami i mam nadzieję, że teraz już uda się podpisać umowę. Na przetargu tym wpłynęły trzy oferty.
gospodarki komunalnej Stryń, czy jakiejś firmy, której nazwy nie potrafię przytoczyć, ale z województwa lubelskiego i oferta Starego Miasta. Wymieniłem je w takiej kolejności jak ceny od najniższej do najwyższej, ale różnica cen była już nieduża. W związku z tym myślę, że tutaj już nie ma mowy o rażąco niskiej cenie. Przy czym ta niewielka różnica cen wynikała z tego, że trochę Zakład Gospodarki Komunalnej Stryńczy podniósł cenę i też trochę Stare Miasto obniżyło, a mimo to oferta była trzecia w kolejności. Na razie tylko przesłaliśmy, ponieważ został ogłoszony już wynik tego przetargu, Stare Miasto żądało protokołu i dokumentów, przesłaliśmy, no i czekamy, mają czas na ewentualne odwołanie do KIO. Drugi przetarg był też bardzo dużym przetargiem, nawet nie można powiedzieć też, bo nieporównywalny, jeżeli chodzi o wartość. Był to przetarg na rozbudowę oświetlenia ulicznego i tutaj mamy no taką bardzo ciekawą sytuację, ale wszystko wskazuje na to, że ten przetarg będzie unieważniony, dlatego że oferta bardzo korzystna cenowo, która by pozwoliła zrobić pełen zakres, mieszcząc się spokojnie w budżecie, nawet sporo środków by zostało. Jeden z dokumentów, a postępowania te są prowadzone w wersji elektronicznej, został nieprawidłowo podpisany. Podpisy tutaj są, no tu konkretnie były podpisy podpisem kwalifikowanym. W sumie wykonawca miał podpisać cztery dokumenty, trzy podpisy są prawidłowe, jeden jest nieprawidłowy. No niestety pewnie będzie konieczność odrzucenia tej oferty. Jeszcze trwają wyjaśnienia. Nie wiemy, z jakich powodów system nie pokazuje przy tym jednym dokumencie prawidłowości podpisu. Natomiast druga oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania. Rozbieżność tutaj była olbrzymia. Natomiast no, ceny generalnie w zakresie właśnie budowy oświetlenia zdecydowanie spadły. Także chcę powiedzieć, że tutaj były przewidziane te dodatkowe jeszcze odcinki poza podstawowymi i wymiana słupów oświetleniowych na osiedlu w Adamówce. Procedura jest taka, że my teraz po unieważnieniu przetargu możemy wystąpić do Polskiego Ładu, no, który jest takim programem wyjątkowym, i wystąpić o zmianę zakresu. Jeżeli uzyskamy zgodę, to będziemy mogli po prostu ogłaszać kolejny przetarg. Zresztą jeżeli chodzi o te zgody, to wystąpiliśmy o zmianę zakresu dwóch pozostałych wniosków. No na pewno bardzo ważny był wniosek dotyczący przebudowy stadionu, ponieważ tak jak mówiłem, zakładaliśmy, że będzie tutaj bieżnia o długości 400 metrów, bo takie było wszystkich przekonanie, że tu taka bieżnia jest, tylko trzeba ją zmodernizować. Natomiast okazało się, że tutaj się nie zmieści bieżnia dłuższa jak 360 metrów. I tutaj gdybyśmy nie mieli zgody na zmianę w tym zakresie, no to po prostu nie moglibyśmy tego projektu w ogóle realizować. Natomiast uzyskaliśmy taką zgodę
I będziemy w najbliższym czasie ogłaszać przetarg, przy czym on będzie też w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli my podamy tylko program funkcjonalno-użytkowy. Natomiast wystąpiliśmy też o zgodę w kolejnym projekcie. Ja o tym wspominałem, w jakim zakresie i tutaj też mamy zgodę. Więc przede wszystkim przypomnę, że chcemy, aby na oczyszczalni ścieków przy tej dużej instalacji 200-kilowatowej był magazyn energii. No i okazuje się, że to jest bardzo ważne, dlatego że to zresztą ja sygnalizowałem. W Polsce fotowoltaika rozwinęła się w sposób niesamowity. Olbrzymie ilości energii są wytwarzane z fotowoltaiki, wbrew temu, co niektórzy mówią. Bo mogę po prostu otwarcie powiedzieć. Opowiadają bzdury. W tej chwili już są problemy z tym, że z tej fotowoltaiki jest nadprodukcja. I okazuje się, że na średnie napięcie nie ma już możliwości włączania instalacji fotowoltaicznych. A naszą instalację chcemy włączyć właśnie przynajmniej w części na średnie napięcie i w związku z tym nie moglibyśmy oddawać energii. Także ja rozumiem te głosy, które tutaj padały, że ktoś tam nie ma możliwości włączenia. Nie ma, bo po prostu GPZ w Sieniawie jest już tak przeciążony, że ze średniego napięcia nie przyjmie energii. Natomiast no, jest możliwość jeszcze przyjmowania energii z niskiego napięcia. No to zresztą jest zrozumiałe. Ze średniego napięcia idzie bezpośrednio na GPZ, a jeżeli mamy instalację na niskim napięciu, no to jest szansa, że część tej energii, którą ja wyprodukuję, sąsiad zużyje. Czyli to jest no zupełnie zrozumiałe, to nie jest nic dziwnego. Zresztą już na terenie naszej gminy coraz częściej zdarzają się sytuacje, że w słoneczne dni instalacje fotowoltaiczne tam, gdzie na danej stacji transformatorowej jest duże obłożenie, a w naszej gminie jest duże, bo tak jak mówiłem, że był taki okres, że najwięcej instalacji fotowoltaicznych na odbiorce na całym Podkarpaciu jest na terenie naszej, było na terenie naszej gminy i myślę, że tu się nie zmieniło, bo ciągle mieszkańcy nowe instalacje wykonują. Także tak to wygląda. Zresztą jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, to też żebym nie zapomniał, to chcę powiedzieć, że ukazała się taka informacja dotycząca czystego powietrza i okazuje się, że w gminie Adamówka jest największe wykorzystanie środków przypadające z kolei na gospodarstwo domowe. Czyli tutaj mieszkańcy, myślę, że dzięki temu, że jest i punkt informacyjny na terenie naszej gminy, korzystają z tego zdecydowanie najlepiej na Podkarpaciu. Także to jest takie budujące, że nasi mieszkańcy dbają o środowisko. Szkoda tylko, że nie wszyscy, jak nieraz mówimy o kanalizacji. No ale tak się pewnie wszędzie może zdarzyć. Także to bardzo dobrze, że mamy zgody na te zmiany, bo będzie można te inwestycje realizować no, w takim zakresie dostosowanym do zmieniających się potrzeb czy też warunków, jak w przypadku stadionu. Muszę też jeszcze powiedzieć, że ogłosiliśmy przetarg taki, można powiedzieć, lokalny w zamówieniu do poniżej progów, czyli gdzie wartość zamówienia jest poniżej 130 tysięcy złotych netto. I powstała tutaj no, niesamowita sytuacja, bo chodziło o usługi koparką. Różnica pomiędzy ofertą, tutaj wiadomo, jedyne kryterium to jest cena. I różnica pomiędzy
Najlepszą ofertą i drugą wynosiła netto 48 groszy. No, na szczęście, nie, na szczęście, no, to na pewno nie ten sam autor. Na szczęście oferta tańsza została złożona mailem, bo podejrzewam, i wcześniej niż ta oferta o 48 groszy droższa. Pewnie gdyby była odwrotna sytuacja, to byłaby afera. Że ktoś zdradził cenę, ale tutaj no wiadomo, że kiedy mail przyszedł z ofertą, to jest dowód i no ale tak się zdarzyło. Jeszcze tak małej różnicy na przetargu nie mieliśmy. Wygra firma pana Sobali. Mówię, na szczęście złożył wcześniej ofertę mailem. Więc to są takie najistotniejsze rzeczy, chociaż na koniec chciałem powiedzieć o, w pewnym sensie o pewnej ciekawostce, bo my w Urzędzie Stanu Cywilnego posiadamy takie stare księgi jeszcze parafialne, które zostały przejęte przez urząd i te księgi są często w fatalnym stanie. Mamy taką księgę urodzeń z Majdanu Sieniawskiego z od 1917 roku do 1946, a tutaj mam księgę po renowacji. Ona podobnie wyglądała oczywiście przed. My na te renowacje uzyskujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego, konkretnie z Wydziału Spraw Obywatelskich. No i po renowacji taka księga, oczywiście no widać, że to jest stara księga, ale jest zabezpieczona, są wszystkie ubytki uzupełnione. No jest to praca taka bardzo skomplikowana. Prowadzi to Archiwum Państwowe. Są kosztowne te prace. Ostatnio, co prawda nie ta księga, była właśnie doprowadzona do porządku i to kosztowało 18 tysięcy złotych. Ale tak jak powiedziałem, bez właśnie udziału naszego, no stare księgi, to trudno się dziwić. Początek jej był ponad 100 lat temu, no i przez te lata niestety no niekoniecznie zgodnie z zasadami były prowadzone. Często tu się pojawiają, co jest takim najgorszym elementem, taśmy bezbarwne, no, które są później usuwane i tak dalej. Natomiast w tym naszym ostatnim okresie czasu też prowadzony był nabór do przedszkoli. Tutaj budziło to olbrzymie emocje. Natomiast ja uważam, że dobrze, że trwała dyskusja na temat kosztów funkcjonowania systemu oświaty. Nie ukrywam, że można powiedzieć, że rodzice dzieci z Krasnego, Pawłowa i Dobczy byli informowani o tym, że może dojść do sytuacji takiej, że nie będzie oddziału w Krasnym ze względu na brak dzieci. Ostatecznie okazało się, że miejsc w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, a oddziały przedszkolne mamy, no myślę, że tutaj zostanie podjęta stosowna uchwała dotycząca filii w Cieplicach, bo już nawet tam pan dyrektor nie ogłaszał naboru. Mamy trzy. W tych trzech oddziałach możemy przyjąć łącznie 75 dzieci. Przy czym okazało się, że to jest no niewystarczająca liczba dla wszystkich chętnych, którym musimy zabezpieczyć
wychowanie przedszkolne, a przypomnę tylko, że musimy zabezpieczyć wychowanie przedszkolne dzieciom, które w danym roku szkolnym kończą co najmniej 3 lata. No i oczywiście wychowanie przedszkolne kończy się wraz z osiągnięciem 5 lat, bo sześciolatkowie mają już nie dowolność, tylko obowiązek uczestniczenia w przygotowaniu do szkoły podstawowej w tak zwanych zerówkach. Przy czym właśnie jeżeli chodzi o to wychowanie przedszkolne od 3 do 5 roku życia, to gmina ma obowiązek zapewnić chętnym, natomiast no, rodzice nie muszą korzystać. No i chcę powiedzieć, że rodzice z tego prawa korzystając, to nie jest tak, że w 3 rocznikach na terenie gminy mamy liczbę dzieci zbliżoną do 75, bo spora grupa z tego wychowania przedszkolnego nie korzysta. Natomiast no w całej tej dyskusji między innymi no chodziło o to, żebyśmy pokazali, jakie są koszty, więc w przedszkolu, w tym oddziale przedszkolnym w Krasnym mieliśmy w poprzednim roku szkolnym 6 wychowanków. Koszt był ponad 125 tysięcy, czyli łatwo policzyć, ile kosztuje nas utrzymanie takiego jednego dziecka. Natomiast mamy też sytuację taką, że niektórzy rodzice ze względu na pracę korzystają z przedszkoli, nie wtedy nie 5-godzinnych, tak jak jest tutaj, tylko z przedszkoli powiedzmy 8 czy 9-godzinnych, może nawet 10-godzinnych poza terenem naszej gminy. I koszt miesięczny takiego dziecka, czyli za 10 miesięcy jest 530 zł, czyli za 10 miesięcy jest 5300. Proszę? No na dodatek podkreślam, że to nie jest 5-godzinne, tylko 10-godzinne, a gdyby było 10-godzinne, to wiadomo, że ten koszt byłby zdecydowanie większy. I chcę jasno powiedzieć, no gdyby była sytuacja taka, że my mielibyśmy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach, to na pewno, mimo że do tego uchwała Rady nie jest potrzebna, bo to jest liczba oddziałów tylko i wyłącznie, a o liczbie oddziałów decyduje dyrektor szkoły w zależności od liczby dzieci, czy w tym przypadku wychowanków, no na pewno oddział bez powodu nie byłby tworzony. Natomiast no, mamy tych chętnych do przedszkola więcej, natomiast na pewno, to jasno zapowiadam, na pewno będziemy to monitorować, na ile deklaracje rodziców są zgodne z faktycznym wykorzystaniem. Bo one zdecydowanie deklaracje nie mają nic wspólnego z późniejszym wykorzystaniem. No, natomiast no, niestety my tutaj no nic w tym zakresie zrobić nie możemy, bo jeżeli jest chętny, no to mamy mu stworzyć miejsce. Także to są takie no, najistotniejsze sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do informacji pana wójta? Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, a ja mam pytanie, czy jeżeli po prostu rodzic zadeklaruje i wpisze, a nie korzysta powiedzmy dziecko, bo są też takie sygnały, czy jest jakaś, można to jakoś obciążyć, czy jak to? Więc nie można obciążyć. Ja to jeszcze powiem przy tej uchwale o odpłatności. Odpłatność jest
za godziny, które są poza godzinami pracy oddziału przedszkolnego, które i te godziny są w wymiarze 5 godzin dziennie. Czas, w jakim przedszkole pracuje, że tak powiem, bezpłatnie dla rodziców, są wyznaczane w statucie przedszkola. W naszych tych oddziałach, które są tutaj na terenie naszej gminy, to i te ponad 5-godzinne są tylko i wyłącznie w Adamówce. I tutaj te bezpłatne godziny są od godziny 8 do godziny 13. Czyli jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu od godziny 7 czy po godzinie 13, to za każdą rozpoczętą godzinę rodzic płaci złoty 30. Ale to się nie ma nic do tego, ile on godzin zadeklarował. Natomiast nic niestety nie możemy zrobić. Jeżeli deklaruje, załóżmy, że będzie dziecko chodzić do przedszkola 5-godzinnego, a później nie chodzi. Także tutaj no, ja panów radnych, którzy tak mocno bronili tego wszystkiego, nawet na drugim spotkaniu z rodzicami, to ja wam przedstawię, jak ma się rzeczywistość do tego, co się mówi. Mówił wcześniej, zresztą tu też w Adamówce też było tyle deklaracji na 10 godzin, że trzeba by było utworzyć 2 oddziały. A w ubiegłym roku szkolnym tak naprawdę to chyba 3 dzieci korzystała sporadycznie z 10 godzin. Najczęściej to było no po prostu krócej. Natomiast no też nic nie możemy tu zrobić. Jeżeli rozpoczynała się ta 10 godzina, no to płacił. Jeżeli nie, to nie płacił. Natomiast ta odpłatność jest po prostu no bardzo dobra, bo ona oczywiście nie ma żadnego znaczenia dla kosztów funkcjonowania przedszkola, bo to ona jest symboliczna, ale ona nam pokazuje, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Bo my to widzimy. Chociaż będziemy, tak jak powiedziałem, teraz to monitorować w sensie dosłownym. Panie, które zajmują się tym, będą sprawdzać, jakie jest faktyczne wykorzystanie. Mamy ku temu nie tylko prawo, ale i obowiązek. Bo to nie może być fikcją. Ta fikcja za dużo kosztuje. To tak jak pewnie zupełnie inaczej by wyglądała sytuacja, gdyby pewne decyzje co do filii w Cieplicach były podjęte wcześniej. No ale to już. Jest, to znaczy tak, jest mobilizacja przy zapisach. Zobaczymy, jak będzie wyglądać mobilizacja, kiedy trzeba będzie z tego korzystać. Bo to jest najistotniejsze. Ja zawsze podkreślam, wszystko możemy robić, tylko to musi być potrzebne dla ludzi. No, to się opłacić, to już nie opłaca. Ale 3 z Majdanu. I 2 nie brakuje. W Majdanie mamy 4 miejsca wolne. I proszę mi wierzyć, gdyby była sytuacja taka, że mamy wystarczającą ilość miejsc, to po prostu dzieci z Krasnego chodziłyby do Adamówki i do Majdanu. Bo to jest zgodne z prawem. Tylko my wtedy nawet skorzystalibyśmy z tego, co mówią przepisy. Możemy takie dzieci dowozić. No, czyli w tym przypadku, jakby by pojedyncza liczba, to byśmy płacili rodzicom za to, że dowożą ponad 3 kilometry. Bo z Krasnego to nawet nie bardzo jest ponad 3 kilometry. No niestety...
Proszę Państwa. 25. Zresztą to jeszcze poruszaliśmy problem dojrzałości przedszkolnej. Dużo to jest rzeczy. Tylko też, żeby pozostali mieszkańcy mogli spać spokojnie, a nie martwić się, że w budżecie nie ma środków na to, żeby pewne rzeczy robić, które są konieczne. Zadeklarowanie rodziców, to niekoniecznie od nich później zależy, czy to dziecko będzie chodzić, czy nie. To dużo zależy od dziecka. To są małe dzieci, jeżeli będą po prostu, no nie dostosują się po prostu, nie? Niektóre dzieci się boją, to nie od rodziców zależy dużo. Nie. To przede wszystkim zależy od rodziców. Jeżeli rodzic nie zna swojego dziecka, to kto ma go znać? Wójt? Rada? No jak to nieznanie? Jak to nieznanie? No jak, o czym my mówimy? Czyli nie osiągnęły dojrzałości przedszkolnej. W związku z tym wysyłanie ich do przedszkola to jest robienie największej krzywdy, jaką rodzic może zrobić swojemu dziecku. No to dlatego należy się do tego dostosować. To nie jest wiek, jeżeli ktoś zapisuje 2,5-letnie dziecko. Czy jakieś inne pytania co do informacji pana wójta są jeszcze? Nie widzę już więcej pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, więc chciałbym zacząć jak gdyby od początku, jeżeli chodzi o tą sprawę, bo w dniu 30 stycznia mieszkańcy gminy Adamówka zwrócili się z prośbą do Rady Powiatu Przeworskiego o przeznaczenie środków na przebudowę drogi powiatowej Majdan-Sieniawski-Nowiny-Pawłowa na długości 2 kilometrów. Rada natomiast Powiatu Przeworskiego 29 marca podjęła uchwałę w sprawie petycji, bo tak zostało to pismo potraktowane i postanowiła uznać, że wniesiona w dniu 31 stycznia 2023 roku petycja mieszkańców gminy Adamówka w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Majdan-Sieniawski-Nowiny-Pawłowa na długości 2 kilometrów zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodnicząca Rady Powiatu zawiadomi wnoszącego i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I rzeczywiście do nas taka informacja wpłynęła 17 kwietnia. W uzasadnieniu pisze, że właśnie wyżej wymieniona petycja wpłynęła 31 stycznia i została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Przeworskiego celem jej przeanalizowania i przedstawienia stanowiska. Po przeprowadzeniu dyskusji, zapoznanie się z treścią pisma dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Przeworskich z dnia 13 lutego 2023 roku, z którego wynika, że droga posiada mocno zniszczoną nawierzchnię oraz przedmiotowa droga koliduje z działkami prywatnymi, należy przeprowadzić postępowanie w sprawie wydzielenia pasa drogowego na kolidującym odcinku przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Po uregulowaniu pasa drogowego należy przy współpracy z wójtem gminy Adamówka przystąpić do przebudowy pasa. I w związku z tym no, wpłynęła też prośba zarządu dróg, aby o której wspomniałem na poprzedniej sesji. I w związku z tym mamy przygotowaną uchwałę o udzieleniu pomocy w
z budżetu gminy Adamówka w roku 2023 w kwocie 641 460 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remont drogi powiatowej numer 1551R Majdan Siniawski Pawłowa. Szczegółowe warunki pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Adamówka a powiatem przeworskim. No i Rada upoważnia wójta do zawarcia tej uchwały i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przeworskiemu. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. To ten udział zgodnie z takimi ogólnymi ustaleniami jest równy i ma być równy we wszystkich gminach, czyli 50%. No zresztą on też obowiązuje przy drodze w Cieplicach, gdzie po prostu środki, jakie ma wyłożyć na tą drogę powiat, też są dzielone po 50%, tylko że tam jest dofinansowanie. Też 50% do całych kosztów inwestycji, w związku z tym w efekcie jest udział 25%. Czy są jakieś jeszcze inne pytania co do projektu uchwały? Nie widzę więcej pytań. Otwieram głosowanie nad uchwałą numer 3/14/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Dalej treść uchwały pan wójt przedstawił. Myślę, że nie ma sensu czytać. Czy taka jest wola radnych? Przystępujemy więc do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana wójta. Jednocześnie zarząd dróg, zresztą no w uzgodnieniu na pewno z zarządem powiatu przeworskiego, zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu przeworskiego w roku 2024, też w formie dotacji celowej w wysokości 332 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Adamówka-Biele etap pierwszy. Czyli byłaby to pomoc, która będzie powiedzmy konieczna w roku przyszłym, a podjęcie tej uchwały jest podyktowane tym, że zarząd, powiatowy zarząd dróg chce ogłosić teraz przetarg na budowę tego chodnika, czyli od po prostu końca tego chodnika, który jest tam no, kawałeczek za siedzibą poczty w kierunku Bieli, przy czym będzie to właśnie w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonawca będzie robił projekt i na ten projekt nie potrzebują pieniędzy, bo on tam powinien gdzieś do końca roku być zrobiony. Natomiast płatności istotne, czyli związane z budową chodnika, będą w roku przyszłym.
I tutaj też, jeżeli chodzi o nasz udział, to ten udział jest 50%, czyli założenie jest, że będzie robiony chodnik za 365 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad uchwałą numer 3/15/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie gminy, to one główna kwota wynika z tego, że podjęliśmy uchwałę o udzieleniu pomocy dla powiatu przeworskiego w roku bieżącym i w związku z tym proponujemy w paragrafie pierwszym zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 659 666 zł. Z tego dochody bieżące o kwotę 204 400 zł i są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat 6100 zł, wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2300 zł, wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych 16 tysięcy złotych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 180 tysięcy złotych, dochody majątkowe o kwotę 455 266 zł, w tym wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 85 266 zł, wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminy Adamówka 120 tysięcy złotych i wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych 250 tysięcy złotych. Tutaj od razu, jeżeli chodzi o te odsetki, bo piszemy, że na rachunkach bankowych i lokatach i rzeczywiście otrzymaliśmy taką bardzo korzystną ofertę z ING i ulokowaliśmy wolne środki, ponieważ takie bardzo dobre oprocentowanie naszego rachunku bankowego skończyło się wraz z podpisaniem nowej umowy. Ja tylko wspomnę, że to oprocentowanie, kiedy umowa była zawierana 3 lata temu, było też bardzo niskie, ale zapisy w umowie były bardzo korzystne w przypadku wzrostu generalnie można powiedzieć stóp procentowych, bo one wiadomo mają przełożenie i to oprocentowanie było, można powiedzieć, rewelacyjne. No wiadomo, że bank, zawierając nową umowę na prowadzenie rachunku bieżącego, nie mógł się zgodzić na aż tak wysokie oprocentowanie. Natomiast w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 659 660 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 659 666 zł, w tym odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, to po prostu 1% od tego, co zwiększamy, 2% od tego, co zwiększamy po stronie dochodowej. Dotacja celowa dla powiatu przeworskiego na realizację zadania remont drogi powiatowej numer
P1551R Majdan Sieniawski Pawłowa 461 460 zł i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy 18 000 zł. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załącznikach do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania lub inne wnioski, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 3/16/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2023-2026. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Więc zmiany wieloletniej gminy Adamówka na te lata 23-26 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na rok 2023 uchwałą Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia oraz zarządzeniami wójta gminy według stanu na też dzień 21 kwietnia. W paragrafie 2 określa się wieloletnią prognozę finansową gminy Adamówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. I jeżeli chodzi o ten załącznik numer 3, to on przede wszystkim mówi, że po tych dokonanych zmianach budżet gminy Adamówka kształtuje się w następujący sposób. Dochody ogółem wynoszą 29 940 818,97 zł, w tym dochody bieżące 19 893 550 zł, natomiast dochody majątkowe 10 047 268 zł. Natomiast wydatki ogółem stanowią kwotę 39 494 810 zł, w tym wydatki bieżące 21 982 433 zł i 97 groszy i wydatki majątkowe 17 512 377 zł. Wynik wykonania budżetu to jest deficyt 9 553 992 zł i planowane przychody 9 553 992 zł i te przychody to jest no, na nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych. Natomiast pozostałe prognozy nie ulegają zmianie. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania lub inne wnioski, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych wniosków. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 3/17/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka na lata 2023-2026. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Dziękuję bardzo. Zamykam więc głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Więc przede wszystkim proponujemy podjęcie tej uchwały, ponieważ już po raz drugi zmieniła się wysokość opłaty maksymalnej, jaką może Rada Gminy podjąć, bo przypomnę, że u nas ta opłata wynosiła złotówkę. Później była możliwość podniesienia na złoty 14, teraz jest na złoty 30. Jednocześnie w takiej uchwale Rada Gminy ustala wymiar, w jakim oddziały przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie. No i tutaj stosowny zapis jest w paragrafie pierwszym, który mówi, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka, zwane dalej przedszkolami, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W paragrafie drugim zakorzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Nie ma tutaj określonego tego dolnego limitu, ponieważ w uzasadnionych przypadkach w czasie naboru dyrektor może przyjąć do przedszkola dzieci, które mają 2,5 roku. W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w paragrafie 1, czyli tych 5 godzin, ustala się opłatę w wysokości złoty 30 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rada Gminy też może ustalić zwolnienia i tutaj w paragrafie 3 zwalnia się od opłaty, o której mowa w paragrafie 2, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. No i w paragrafie 3 traci moc poprzednia uchwała, która była podjęta 29 października w tej sprawie. No i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, a wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania lub jakieś inne wnioski co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad uchwałą numer 18, numer 23 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zamykam więc głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach. Szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Rado, chcę tutaj powiedzieć, że oprócz decyzji, którą i najważniejszej decyzji, którą jest decyzja Rady, no
niezbędnym dokumentem jest dokument, który by stwierdzał, że podkarpacki kurator oświaty wyraża w tej sprawie pozytywną opinię. I chcę powiedzieć, że taką opinię w formie postanowienia otrzymaliśmy 28 listopada ubiegłego roku. I tutaj no, najistotniejsze zapisy chciałbym przedstawić. Więc po rozpatrzeniu wniosku wyrażam pozytywną opinię w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 roku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce z siedzibą Adamówka 26, 37534 Adamówka poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą Cieplice 41, 37534 Adamówka. I może zacytuję, żeby nie zamęczać całą treścią uzasadnienia. Chcę zwrócić na po prostu pewne zapisy, które w szerokim uzasadnieniu przedstawił pan kurator. Oczywiście to wszystko miało miejsce po wizytacji, która odbyła się 18 listopada 2022 roku. W tym uzasadnieniu stwierdza się, że w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce obowiązek szkolny w klasach 1-8 realizuje 248 uczniów. Na poziomie klasy czwartej zorganizowano dwa oddziały z liczbą uczniów 31 w sumie. W pozostałych klasach liczba uczniów oscyluje od 20 w klasie 8 do 24 w klasie drugiej. W bieżącym roku szkolnym wśród uczniów tej szkoły jest 18 dzieci z obwodu szkoły filialnej w Cieplicach. Do czterech oddziałów przedszkolnych uczęszcza 52 dzieci. Te cztery oddziały przedszkolne to oczywiście oddział w Cieplicach i dwa oddziały w Adamówce i oddział w Krasnym. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Adamówce, której uczniowie z Cieplic będą kontynuowali naukę, mieści się w kompleksie budynków z roku 2001 po byłym gimnazjum. Obiekt obejmuje pomieszczenia dydaktyczne, halę sportową, stołówkę i kuchnię. Jest obszerny, sale przestronne, korytarze szerokie. Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym pracownią komputerową, z 12 stanowiskami uczniowskimi z dostępem do internetu, wyposażoną w 40 laptopów. W salach dostępnych jest 7 tablic interaktywnych oraz 3 projektory. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej jest zadowalające. Szkoła otrzymała pełne wyposażenie w ramach Laboratorium Przyszłości, studio nagrań i 2 zestawy robotyki. Funkcję biblioteki szkolnej pełni bardzo dobrze wyposażona w księgozbiór biblioteka publiczna, która zajmuje się również podręcznikami i prowadzeniem lekcji bibliotecznych dla uczniów. Czynna jest od 10 do 18. Zapewnia pełny dostęp do lektur szkolnych. Zaplecze sportowe stanowi pełnowymiarowa hala sportowa z możliwością podziału na 3 części. Boisko Orlik oraz wielofunkcyjne boisko tartanowe do tenisa ziemnego, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 korzystają z placu zabaw przy budynku byłej 6-klasowej szkoły podstawowej. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 11.35 do 16 w 3 dni i od 12.40 do 16 2 pozostałe dni, łącznie 20 godzin i zapewnia opiekę dla 25 uczniów. Szkoła posiada stołówkę na 84 miejsca oraz kuchnię, w której są przygotowane posiłki w formie cateringu dla innych szkół w okolicy. Szatnie zorganizowano w formie przestronnych, oddzielnych dla każdej klasy boksów. Dowóz uczniów realizuje przewoźnik na podstawie umowy.
Trasa dowozu uczniów z Cieplic do Adamówki będzie wynosiła od 4 do 11 km w zależności od ich miejsca zamieszkania. Dzieci z Cieplic będą dowożone odrębnym kursem z wyznaczonych miejsc zbiórki. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny oraz psycholog w pełnym wymiarze czasu pracy. Logopeda w wymiarze 6.22. Realizują oni zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Funkcjonuje punkt konsultacyjny PPP, czyli poradni psychologiczno-pedagogicznej w Przeworsku, z którego mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, sportowych, w kołach zainteresowań matematycznym, języka angielskiego i tanecznym. Szkoła organizuje gminne imprezy patriotyczne i okolicznościowe. Bierze udział w różnego rodzaju projektach i programach, w tym profilaktycznych. Przyjęcie uczniów ze szkoły filialnej w Cieplicach nie pogorszy warunków, wręcz przeciwnie, ulegną poprawie, gdyż edukacja muzyczna, plastyczna oraz wychowanie fizyczne w klasach 1-3 nie będą organizowane w klasach łączonych. Biorąc powyższe pod uwagę, wydanie pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 roku Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 z oddziałami przedszkolnymi jest zasadne. Więc proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, czy tutaj w tej opinii najwyższego autorytetu, jaki może być w dziedzinie dydaktyki na Podkarpaciu, jest jakakolwiek rozbieżność z tym, co ja mówiłem na poprzednio? Czy ktoś widzi jakąkolwiek rozbieżność? I mamy się opierać nie na odczuciach ludzi, którzy podchodzą z emocjami, tylko trzeba się opierać na fachowcach. I myślę, że tutaj no, nikt nie ma wątpliwości, że po prostu taka decyzja jest uzasadniona nie ze względów ekonomicznych. Proszę zauważyć, pan kurator ani słowa nie wspomniał o finansach, bo przecież nie musiał, bo on patrzy rzeczywiście tylko i wyłącznie na dobro dziecka. Zresztą to są sprawy bardzo oczywiste. Także to tyle, jeżeli chodzi o powiedzmy uzasadnienie, bo myślę, że ono też mówi o tym, czym próbowaliśmy uzasadniać to przekształcenie. Natomiast no, oczywiście najważniejsza jest zawsze decyzja rady. Jeżeli chodzi o kuratorium, jest niezbędna, bo nie można podjąć uchwały. To znaczy, no można podjąć uchwałę i ewentualnie no później procesować się w sądach administracyjnych. Natomiast my na szczęście takiego problemu nie mamy, ponieważ mamy uzasadnienie piękne do takiej decyzji, jaką mogliśmy tylko oczekiwać po podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji. Natomiast no, decydująca jest, oczywiście bez uchwały o zamiarze likwidacji Rady Gminy, no, nie moglibyśmy występować o opinię, bo tak jak powiedziałem, tutaj najważniejsze są decyzje panów radnych. Natomiast jeżeli chodzi o już samą uchwałę, to w paragrafie pierwszym jest stwierdzone, że z dniem 31 sierpnia 2023 przekształca się Szkołę Podstawową imieniem Jana Pawła II w Adamówce z siedzibą w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Cieplicach Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą Cieplice 41,
37534 Adamówka. Uczniom zlikwidowanej szkoły filialnej w Cieplicach Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce. Dzieciom w wieku przedszkolnym zlikwidowanej szkoły filialnej w Cieplicach Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce. W paragrafie trzecim obwód zlikwidowanej szkoły filialnej w Cieplicach Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce z dniem 1 września 2023 roku włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Adamówce. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje gmina Adamówka. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością gminy Adamówka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, jak również za przedstawienie opinii z kuratorium. Otwieram tutaj dyskusję. Jak są jakieś pytania lub jakieś inne wnioski, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Otwieram więc głosowanie nad uchwałą numer 3/19/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnej szkoły filialnej w Cieplicach o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jeszcze 2 głosy brakuje, proszę sprawdzić. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych, 2 wstrzymujących się, 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum Rady. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wszystkich panów radnych poinformować i jednocześnie zaprosić na przedsięwzięcie, które jest chyba no, nie tylko w naszej, w skali naszej gminy, albo w naszej, bo w skali naszej gminy rzeczywiście wyjątkowej i niespotykane. Pewnie powszechnie niespotykane wszędzie, mianowicie na paleciaki 2023. Jest ono organizowane z takiej oddolnej inicjatywy, z inicjatywy, która wcale nie zrodziła się we władzach gminy, to trzeba obiektywnie powiedzieć, a jednocześnie jest imprezą, która ma no, bardzo dużo organizatorów. Formalnie, jeżeli chodzi o instytucję, to jest ona organizowana we współpracy z Nadleśnictwem Sieniawa, które jest bardzo mocno zaangażowane we wszystkie sprawy i mnóstwo rzeczy tych na etapie przygotowań jest robione przez pracowników nadleśnictwa. Tutaj można powiedzieć, że całością dowodzi zastępca nadleśniczego pan Dariusz Dyndał.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która no, jest reprezentowana przez pana kierownika oddziału powiatowego Szymona Gruszkę, ale również z zaangażowaniem finansowym podkarpackiego oddziału. Starostwo powiatowe w Przeworsku, no i gminę Adamówka. Ale nie byłoby tej imprezy, gdyby nie przedsiębiorcy, którzy działają na terenie naszej gminy w szeroko rozumianej branży leśnej i czasami no nawet niekoniecznie związanych z tą branżą leśną, też przez naszą spółdzielnię socjalną, ale i również różnych sponsorów spoza terenu naszej gminy. My, jeżeli chodzi o nasz udział finansowy, on się tak jak w roku ubiegłym ogranicza do wynajęcia firmy ochroniarskiej na tą imprezę. No, cieszy się ona dużym zainteresowaniem również poza granicami naszej gminy. Bardzo serdecznie wszystkich panów radnych zapraszam na tą imprezę. Ona rozpocznie się o godzinie 10:30 w następną sobotę. Rozpocznie się sadzeniem lasu. Po raz kolejny będzie sadzony las na powierzchni no, lasów gminnych. Tym razem będzie to tradycyjne sadzenie, a nie tworzenie no, drugiego piętra, tak jak to było w roku ubiegłym. Potrwa to do godziny 13:00, później będzie krótka przerwa, myślę, że na przemeblowanie się, przebranie z tych ubiorów leśnych no, już na takie imprezowe. I od godziny 14:00 różnego rodzaju będą konkurencje dla uczestników, przy czym w tym roku no, znacznie szersze grono jest tutaj po prostu przewidziane do udziału. No, zobaczymy, jak ostatecznie będzie. No i będzie bez naszego udziału, podkreślam, będzie też no, gwiazda wieczoru. Także to, jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, to tutaj organizuje i finansuje Tartak Kuzio, żeby było wiadome. My, tak jak powiedziałem, nasz udział się sprowadza do tego. Także bardzo. No, zespół Solaris. Zamościa, natomiast też jakiś będzie grał, jeżeli chodzi o zabawę taneczną, też podobno dobry zespół. Natomiast też ta, powiedzmy, ten zespół, który jest gwiazdą wieczoru, będzie grał na scenie tej podłogi tanecznej. Były tam różne propozycje, ale no ze względów organizacyjnych będzie tam, także. No, pogoda tu jest na pewno najważniejsza, jak przy każdej imprezie plenerowej. Wiosna jest bardzo kapryśna, no ale tutaj nikt nie może mieć pretensji, ponieważ już jest tak ustalone, że paleciaki odbywać się będą, miejmy nadzieję, już przez długie lata, w ostatnią sobotę kwietnia.
tak jak dożynki w ostatnią sobotę sierpnia. Także tutaj no, daty są ustalone i w związku z tym no, nikt nie może mieć pretensji, dlaczego wybrali taką datę, bo one są tradycyjne. Natomiast ja od razu już jak jestem przy tym, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej uroczystości, która zresztą no, odbywa się też cyklicznie, chociaż w różnych terminach. Jak co roku mamy jubilatów, którzy otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W tym roku no, ma być to nawet bardziej uroczyście, ponieważ zaproszenie na tą uroczystość, która będzie miała miejsce 22 maja, przyjęła pani dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego. No, mamy obiecane, że będzie na tej uroczystości. Ta uroczystość będzie o godzinie 13 w Dziennym Domu Pomocy no już błogosławionego Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. I tak już tradycyjnie, bo tak ostatnio było, że prosimy panów radnych o wręczenie tym jubilatom zaproszeń. Czy jest to do przyjęcia? No to ja teraz rozdam. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy? Proszę bardzo. Na razie nie przewidujemy, bo no mam nadzieję, że te środki, które zostały z roku ubiegłego, jak dobrze pamiętam, to wprowadzaliśmy na poprzedniej sesji 30 tysięcy, bo tyle nam zostało. No mam nadzieję, że po prostu pokryje to te zwiększone wydatki. No zresztą w razie czego to teraz Rada Gminy może zgodnie z prawem to dofinansować. Czyli jakby tam jakieś niewielkie kwoty brakowało, to ewentualnie zmienialibyśmy pod
pod nowy, nowy rok budżetowy, bo to tak się wszystko ułożyło, że dopóki trzeba było pokrywać to ze środków od mieszkańców, to myśmy nigdy nie mogli z podwyżkami nadążyć, a jak już można dofinansowywać, to my mamy wystarczające środki. No tak trochę na... I wcześniej musieliśmy się tłumaczyć, dlaczego brakuje, no ale teraz... A z kolei dofinansować można, natomiast na co innego tych wpłat nie możemy przeznaczać. W związku z tym te 30 tysięcy zostały przeznaczone na odbiór odpadów. Więc tak, zbiórka, no oczywiście, więc tak, zbiórka będzie na stadionie, natomiast miejsce sadzenia jest trochę dalej jak w roku ubiegłym, ale będzie zapewniony transport, trzy pojazdy odpowiednie do lasu i jedziemy... wozami myśliwskimi na powierzchnię można. Także no nie wiemy, ilu będzie uczestników. Będzie dużo. Także no dobrze by było, żeby, to znaczy pewnie nie mamy szans, żeby zdominować, że większość będzie z gminy Adamówka, bo pewnie nie. Bo ostatnio większość była spoza terenu gminy Adamówka. Ale wypadałoby, żeby no widać było. No ja, taka znacząca, nie? No i sadzenie jest, tak jak powiedziałem, przewidziane do godziny 13. Sprzęt wiem, że ZULE i nadleśnictwo zabezpiecza, także sprzętu nie trzeba swojego brać. W większości sadzonki też nie trzeba brać. W większości będzie sadzona sosna, ale będzie też dąb. Także ostatnio instruktażu nasz pan radny udzielał. Pokazywał, jak sadzić. Ja może jeszcze dodam, że w ubiegłym roku było właśnie również sadzenie. Tak jak panowie wcześniej wspomniali, no w moich oczach to uczestników było dość dużo. Było bardzo miło i bardzo miło to sadzenie się wspomina do dnia dzisiejszego. Także serdecznie wszystkich chętnych
Zapraszamy. I być może, że będzie można pozyskać na to jakieś dofinansowanie, środki. Natomiast ja jeszcze o jednym chciałem powiedzieć. To tak pan Tadeusz mi przypomniał, bo 3 czerwca, jest to już naprawdę nie termin odległy, będzie odsłonięcie pomnika profesora Grucy w Majdanie Sieniawskim. Będzie to też sobota. O godzinie 15 będzie msza w intencji pana profesora. No i myślę, że ciekawy program przygotowany przez szkołę podstawową. Także też proszę rezerwować czas. No jeszcze jest chwila, ale... Trzecie, no to uroczystości. Uroczystości związane ze świętem Konstytucji, to tak już tradycyjnie, będą się odbywać w Majdanie, natomiast święto niepodległości w Adamówce. Także też będę. Nie. Jeżeli chodzi o święto Grucy, tak. Czy jeszcze jakieś sprawy są? Nie widzę już więcej żadnych spraw, także serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, jak również wszystkim radnym. Dziękuję serdecznie panom sołtysom, dziękuję pani protokolant, jak również tej pracownikowi gminy, co obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.